związku z tym, że jest 600-lecie prymasostwa w Gnieźnie, wybraliśmy bardzo barwną postać, jeżeli chodzi o prymasa. Szczególnie uważam, że jest interesująca dla dzieci, że przez to można dotrzeć do dzieci i promować ten jubileusz. I dlatego właśnie Ignacy Krasiński, prymas Polski z okazji 600-lecia prymasostwa w Polsce. Prymasostwo związane jest także z Gnieznem, z miejscem, gdzie mamy tą pierwszą stolicę biskupią, więc ważną rzeczą jest, by pozostało w pamięci dzieci, że to właśnie tutaj, w Gnieźnie, ma swoje korzenie prymasostwo, że dzięki temu, że Ojciec Święty dał taki przywilej prymasostwa pierwszemu biskupowi gnieźnieńskiemu w XV wieku, mianowicie księdzu arcybiskupowi Mikołajowi Trąbie, potem także jego następcy tutaj, na tej stolicy biskupiej, taki tytuł otrzymali i nosili. Przyjazd do Gniezna, znalezienie się w tej kolebce tutaj, gdzie się wszystko rozpoczęło, jest całkiem innym doświadczeniem niż przyswajanie wiadomości z książki. Od samego początku do końca prymasostwo było związane z pierwszą metropolią. W poszczególnych okresach prymasi spełniali także bardzo ważne role, nie tylko kościelne, ale także państwowe, publiczne. Bardzo cieszą się dzieci, co widzę po ich reakcjach, kiedy zwiedzamy obiekty, ponieważ program jest bardzo interesujący i tym bardziej, że cała moja ósemka uczestników, moich laureatów, nigdy jeszcze w Gnieźnie nie była. Byłam właśnie w tym teatrze, to wszystko to, co było od kuchni, było bardzo ładne i jak to powstają wszystkie te scenariusze i też garderoba, też bardzo fajnie wszystko. No i też katedra oczywiście, jak kościoły, ale właśnie to była jakaś wyjątkowa i bardzo mi się podobało tam. Na tyle się jest biskupem, czy też prymasem, na ile pracuje się z całym oddaniem w tej diecezji, która jest prymasowsko, i na ile dzieli się codzienność tymi ludźmi, którzy tu żyją. Nareszcie mogliśmy tak naprawdę z bliska zobaczyć to, o czym czytamy, uczymy się. Akurat jesteśmy z dość daleka, także dla nas to jest niepowtarzalna okazja do odbycia takiej lekcji historii. Zadanie polegało na tym, żeby stworzyć bajkę Ignacego Krasickiego. Konkurs ogólnie był bardzo ciekawy. Fajnie się bawiłam, jak robiliśmy ten filmik. Zwłaszcza fajnie jest też to, że udało nam się tu przyjechać, że jednak ludzie nas wytypowali, że mamy tu przyjechać i mamy znowu odwiedzić Gniezno. Była to dla nas niesamowita frajda, zabawa. Naprawdę jesteśmy bardzo szczęśliwi, że możemy się przy tej okazji, jesteśmy w gronie laureatów i możemy się znaleźć tutaj w Gnieźnie. Bardzo mi się to podoba. Jest dużo fajnych zabytków. Bardzo mi się podoba katedra, chyba najbardziej. Najbardziej podobało mi się walki z wojami oraz różne z nimi właśnie takie gry, gdyż interesuję się tym tematem. Wrażenia są wspaniałe. Została nam tutaj pokazana kawał dobrej historii. Dużo się nauczyliśmy, dużo zobaczyliśmy. Wydaje mi się, że to jest dla nas najlepsza nagroda, jaka mogła nas spotkać. Jeżeli chodzi o chętnych do kolejnej edycji,
byłem zmuszony przeprowadzić wewnętrzne eliminacje szkolne, żeby zorganizować grupę, ponieważ zainteresowanie było ogromne. Sądzę, że w przyszłym roku może przyjdzie nas tutaj więcej z mojej miejscowości. Ja myślę, że przede wszystkim dzisiaj trzeba lalkę potraktować nowocześnie. Kocham te tradycyjne lalki, kukiełki, pacynki, marionetki. Natomiast dzisiaj lalką staje się już każdy symbol. To może być przedmiot, to może być maska. Tak naprawdę lalką może stać się czapka, może stać się wszystko. Wtedy można zainteresować dzieciaki tym. Zapraszam wszystkich za rok do konkursu Tu Powstała Polska. Hasłem przewodnim oczywiście będzie Powstanie Wielkopolskie z okazji jubileuszu, znowu historia. Serdecznie zapraszam.